Cześć Wam, witam serdecznie. Kolejny odcinek mojego wyzwania. Jestem w centrum Siedlec. Jestem na dzielnicy Siedlce. Nie mylić z Siedlcami Mazowieckimi. O, pozdrawiam. Pozdrawiam Edytkę z Siedlec. Nie powiem których. Tam w tle jest napisane Siedlce. Nie można niestety zbliżyć. Patrzcie, ja muszę tu pokazywać. Dobra. Okej. Okay. Nie jestem przyzwyczajony, że to jest jakoś odwrotnie. Słuchajcie, mam palący problem. Nikt nie ma takich problemów jak ja. Włączają się w moje filozofie, nie mylić z konfabulacjami i fantazjami jakimiś łańskimi. Od wielu tygodni trapi mnie problem, spędza sen z powiek. Czy można, będąc w Gdańsku, jechać do Gdańska? No wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś mówi na przykład w Warszawie, jest na Ursynowie albo na Grochowie i mówi: jadę do Warszawy. No bzdura, nie? Wydawać by się mogło. Ale od kiedy pamiętam, do jasnej cholery, w Gdańsku się mówi: jadę do Gdańska, będąc na dzielnicy na przykład Morena, Zaspa czy Wrzeszcz. I ja tak od paru miesięcy się zastanawiam, pytałem się ludzi i rzeczywiście tak się utarło od dawna dawien, jak jeszcze jeździłem do szkoły łączności, czyli te 30 lat temu. To gdzie jeździłem do szkoły? Do Gdańska, będąc w Gdańsku. Fajnie, co? I się zastanawiam, mówię, kurczę, jakiś podział taki to jest administracyjny czy co? Ludzie nie wiedzą, o co chodzi, czy to się tak utarło zwyczajowo. Będąc na dzielnicy właśnie Oliwa, Wrzeszcz, dokąd jedziesz? Do Wrzeszcza, do Gdańska. Mało kto mówi do centrum. Dzisiaj jest trochę inaczej, ja bym z chęcią sondę zrobił. Rzadko mówi na Stare Miasto. Tutaj taka mała uwaga, nie tam, żebym się wymądrzał. W Gdańsku jest Stare Miasto, w Warszawie jest Starówka. Ponoć jest to różnica. I ludzie w Warszawie zwracają uwagę, że się nie mówi na Stare Miasto, tylko na Starówce i odwrotnie. Chyba, ponoć. Tak. I teraz dochodzi do takiej sytuacji komicznej, że na przykład przyjeżdża, ma ktoś przyjechać do mnie, jakiś kolega, który jeszcze nie wie, jak jest w Gdańsku, który mówi, no załóżmy, przyjeżdża ze Szczecina, czy tam z Łodzi, czy skądkolwiek, czy przylatuje z Anglii i wykonuje do mnie telefon i się pyta, no jestem już na lotnisku, a ty gdzie jesteś? A ja mówię, w Gdańsku. On, słucham, jaja sobie ze mnie robisz? A gdzie masz być? Przecież w Gdańsku. A co, we Wrocławiu? Rozumiecie mnie? To jest mój problem palący. No, że będąc w Gdańsku, mówię, jadę do Gdańska z jakiejś innej dzielnicy. A w Warszawie nie mówię, będąc na Grochowie, jadę do Warszawy. A tutaj się tak mówi. Podpytałem taty, geodety, i ja go zaskoczyłem tym pytaniem, wyobraźcie sobie. Tato, jak to jest? Pamiętasz? Jak ty mówisz? No, on zgłupiał. Nie wiem. No właśnie. Wszyscy od zawsze. Do składnicy harcerskiej, gdzie jechałem z Zaspy? Albo z Przymorza? Jechałem do Gdańska. Mieszkając w Gdańsku, bo kiedyś było w ogóle województwo gdańskie. A nie pomorskie. I się okazuje, że tata wpadł na taki pomysł, że kiedyś był taki podział na trzy dzielnice. Takie rejony, dzielnice. Gdańsk, Wrzeszcz i Oliwa. To były takie trzy rejony. I prawdopodobnie dlatego właśnie mówiliśmy, jadę do Gdańska. Czyli można, ja teraz jestem w Gdańsku, Siedlce. Jest taka dzielnica, Siedlce. I jadę chyba ze 3 kilometry do Gdańska, będąc w Gdańsku. To tak, odrywając się od innych, poważniejszych problemów. Myślałem, że będą ludzie i że będę mógł się wykazać swoją odwagą, ale nie ma nikogo. No i tyle. Pozdrawiam. 10. odcinek za mną. Ale myślałem, że będzie zabawniej, albo w ogóle, no chciałem kogoś podpytać, bo tam jedna mi pani uciekła. No nie ma ruchu. Do usłyszenia.